Cześć, 23 zdanie od Ewy w ramach darmowych korepetycji, a 23 zdanie jest następujące. Wszystkie krawędzie ostosłupa prawidłowego czworokątnego mają taką samą długość. Czy ja sobie zapiszę, tu jest x, tu jest x, tu jest x, tam z tyłu jest x i oczywiście te wszystkie zielone też mają x, tak? Tu jest x i tak dalej. Dobra. Wówczas krawędź boczna, czyli ta zielona, jest tworzysz z podstawą kąt, którego tangens jest równy. Czyli jest oczywiście z powierzchnią, tak? Z powierzchnią podstawy. Ej. Czyli to jest ten kącik tu. Alfa. I teraz pozwólcie, że sobie narysuję pewien trójkąt. Tu jest pionowa wysokość. Tu jest to jasno niebieskie coś. A tu jest to zielone coś. To zielone coś ma oczywiście długość x. To jasno niebieskie coś to jest połowa przekątnej w tym naszym kwadracie, w podstawie. Wzór na przekątną to jest x pierwiastków z 2, ale ponieważ to jest połowa, to jeszcze sobie dorzucę przez 2. Ok? Co ja mam powiedzieć? Tangens. Tangens to jest przyprostokątna. Aha, no i nasz kąt jest tu. Alfa. My mamy policzyć tangens tego kąta alfa, czyli to będzie. To jest h przez drugą przyprostokątną, czyli x pierwiastków z 2 przez 2. Nie mam wysokości, no ale od czego mamy Pitagorasa? Pozwólcie, że aż na czarno będę pisał. Jedna przyprostokątna do kwadratu, czyli h kwadrat plus. To do kwadratu. X do kwadratu to jest x kwadrat. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2. 2 do kwadratu to jest 4. No i to jest x kwadrat. Zauważcie jedną rzecz. 1, 1. Tu 2, tu 1, nie? Czyli tu mam h kwadrat równa się. No tu mam x podzielić przez 2, czyli jedna druga x. Czyli ja sobie odejmę tą jedną drugą x kwadrat, tak? X minus x połowa x kwadrat to jest oczywiście jedna druga i wróć. Druga x kwadrat. Ok? Czyli no to trzeba zrobić spierwiastkować, tak? Czyli mamy, że h, może tu się zmieszczę. H równa się. Pierwiastek z jedynki to jest 1, pierwiastek z x to jest x, a pierwiastek z dwójki to jest pierwiastek z 2. Oczywiście usuniemy sobie niewymierność mianownika. Tak? Mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z mianownika i ostatecznie otrzymujemy, to już może na czerwono, że nasze h równa się. X razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2x, no i pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest po prostu 2. Czyli to h też jest równe x pierwiastków z 2 przez 2. No to co? X pierwiastków z 2 przez 2 przez x pierwiastków z 2 przez 2, czyli coś przez coś? 1. Albo zauważyć, że ten bok jest taki sam jak ten, skoro to jest trójkąt prostokątny, no bo to jest w końcu wysokość, która opada na podstawę, no to znaczy, że ten bok jest taki sam jak ten, czyli to jest trójkąt równoramienny, prostokątny, 45 stopni, 45 stopni, a tangens 105 stopni to też jest 1 i to nam zamyka zadanie. Więc dobry rysunek, dobry trójkąt, Pitagoras i pozałatwiane. Może nie jest to jakieś łatwe, szybkie, bo są ułamki, potęgi, Pitagorasy i w ogóle rysunki i tak dalej. No ale myślę, że teraz do ogarnięcia. Jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście śmiało w komentarzach. I zmykamy do kolejnych. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.